Cześć i witam na kanale Szef z Gier Polska. W poprzednich odcinkach poświęconych granitorom skupiliśmy się na mieszance i zrobiliśmy kilka testów. W tym odcinku pokażę, jak tą maszynę doczyścić. Zatem zapraszam do oglądania. Nazywam się Michał Orłowski, a na tym kanale wrzucam na warsztat sprzęty dla gastronomii dostępne w sklepie naszego partnera Expondo. Sprawdzamy je, porównujemy, czasem katujemy i ogólnie staram się robić rzeczy, których w czasie pracy w kuchni nie wypada. Zatem już zawczasu uprzejmie zachęcam do subskrypcji, dzwoneczka, co by niczego nie przegapić. A dzisiaj, jak już wspomniałem, pokażę Wam, jak doczyścić tą oto maszynę. Ale zanim przystąpię do działania, odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych pytań, a mianowicie, czy granitor należy czyścić codziennie? I odpowiedź jest prosta, tak. Taki zabieg należy przeprowadzać regularnie, przed i po każdym dniu pracy. Ale sami wiemy, że czasami może się to okazać niemożliwe. Na przykład, jeżeli nie dysponujemy wystarczającą ilością miejsca w lodówkach, aby przechowywać mieszankę przez noc. W takim przypadku można maszynę na noc zostawić w trybie nocnym. To znaczy mieszanka będzie utrzymywana w bezpiecznej temperaturze, ale urządzenie nie będzie pracowało na pełnej mocy. Nie będzie zużywało tyle energii i na następny dzień rozpoczęcie serwisu sprowadzać się będzie jedynie do podkręcenia obrotów. Jednak jeśli Wasze urządzenie nie dysponuje takim trybem, to codzienne czyszczenie jest absolutną koniecznością. Trzeba po prostu opracować taki tryb uzupełniania mieszanki, aby na koniec nie zostać z 20 litrami płynu i w ten sposób ograniczyć straty. A jeśli chodzi o codzienne czyszczenie, to kolejne kroki wyglądają następująco. Drenujemy pozostałą mieszankę do pojemnika, który wędruje do lodówki. Komorę wypełniamy letnią wodą z płynem do mycia naczyń i włączamy mieszanie, oczywiście bez mrożenia. I pozwalamy, by maszyna popracowała kilka minut. Przy jakichś bardziej opornych zabrudzeniach można się wspomóc szmatką albo gąbką. Po wcześniejszym wyłączeniu mieszadła ma się rozumieć. Potem spuszczamy całą zawartość i zalewamy wszystko ponownie czystą wodą i znowu włączamy mieszanie na kilka minut. Czynność należy powtórzyć tyle razy, ile to konieczne, by pozbyć się resztek płynu. Przecież nie chcemy, aby komuś śluzki się pieniło, prawda? Następnie całość można przetrzeć ręcznikiem papierowym i pozostawić otwarte komory do pełnego wyschnięcia. Na pewno odradzam zamykania komór na noc. Spowoduje to zaparzenie zbiornika oraz ponowny narost bakterii. W związku z czym, żeby nasz produkt znowu był na 100% bezpieczny, trzeba by było cały zabieg przeprowadzić od początku. A to niepotrzebna strata czasu. Natomiast zachęcam, żeby przed ponownym uruchomieniem jednak mimo wszystko wszystkie komory przepłukać czystą wodą, aby pozbyć się ewentualnego kurzu czy innych mechanicznych zabrudzeń. Oczywiście chyba nie trzeba wspominać o tackach ociekowych. Te można myć ręcznie i w zmywarce. I im częściej, tym lepiej. Pamiętajmy, że cukier lubimy nie tylko my, ale również wszelkiej maści insekty i im mniej damy im powodów do odwiedzi, tym lepiej. Raz na jakiś czas zachęcam do takiego gruntownego czyszczenia wraz z rozbiorem całej maszyny. W zasadzie tych części, które mają styczność z naszym produktem. I zalecam to robić regularnie co kilka dni, w zależności od naszego ruchu. Trzeba mimo wszystko pamiętać, że maszyna jest duża, kolorowa, zazwyczaj jest bardzo na widoku i to ona zachęca do kupna. Jeśli jest niedoczyszczona, to bardzo szybko może się okazać, że kolejka przeniesie się do konkurencji, która czyszczenie przeprowadza częściej, ale nie ukrywam, że jest przy tym trochę zachodu. Pierwszym krokiem jest oczywiście całkowite pozbycie się zawartości. Jeśli widzicie, że trochę w komorze jeszcze zostało, można maszynę lekko pochylić, aby zlać wszystko do ostatniej kropli. Następnie zdjąć pokrywę i można zdjąć komorę z trzpienia chłodzącego. Od razu zaznaczam, że nie jest to takie proste i dobrze i trzeba się trochę pomęczyć, żeby tego dokonać. Szczególnie, kiedy maszyna jest nowa. Jak już zdejmiemy komorę, można w łatwy sposób rozmontować również kranik oraz zdjąć ślimaka. Warto zdjąć również wszystkie uszczelki. Po rozłożeniu na części pierwsze można wszystko dokładnie wymyć, wysuszyć i zdezynfekować. Przed założeniem jednak trzeba pamiętać o ponownej lubrykacji wszystkich uszczelek i części kranika. W zestawie urządzenia Royal Catering dostarczonej przez sklep Expondo znajduje się również taki oto smart do kontaktu z żywnością.
Służy on do uszczelek, przedłużając ich życie, zapobiegając korozji, jak i również piskom i zgrzytom w trakcie pracy urządzenia. A teraz szybko, jak to wszystko złożyć z powrotem do kupy? Zarówno rozłożenie, jak i złożenie całego urządzenia zajęło mi coś około 10 minut. Czyszczenie i dezynfekcja też około 10 minut, więc cały zabieg kosztował mnie dokładnie 20 parę minut. Mało i nie mało, ale jak wspomniałem, nie jest to proces, który trzeba powtarzać codziennie. Zalecam jednak pewną regularność, choćby po to, żeby sprawdzić stan uszczelek. Każdy chyba widział kiedyś jakąś uszczelkę i wie, co może się kryć pod nią. Trzeba pamiętać, że nie bez przyczyny producent daje ich cały komplet w zestawie. Te uszczelki naprawdę mają trudne życie. Pracują w trudnych warunkach. Raz zimno, raz ciepło, różne odczyny płynu, wibracje, drgania itd., itd. Więc jeżeli nie chcecie, żeby wam po lokalu pociekło, warto tam raz na jakiś czas zajrzeć. Tym samym ABC granitorów mamy już za sobą. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, a przy okazji napiszcie, czy nie potrzebujecie przewodnika do innego sprzętu gastro. Pamiętajcie, ten program robimy specjalnie dla Was. A ja dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.